więc witajcie, witajcie w kolejnym makijażu do kawy. Nagrywam, bo to by była lipa malować i by się nie nagrało. To było najgorsze na świecie. Zaczynam od bazy Laura Mercier rozświetlającej. Bardzo Wam się podobało w poprzednim makijażu do kawy. Jak nie zapomnę, to postaram się Wam go podlinkować i faktycznie, słuchajcie, mega zmienia wykończenie makijażu i podkładu. Ta skóra, nie powiedziałam, że wygląda na rozświetloną, tylko ona wygląda na taką wyfotoshopowaną, tak jak te na zdjęciach ta skóra jest taka rozmiękczona, jakby rozmyta, to ona pod podkładem daje taki efekt. Teraz czas na podkład. Użyję podkładu Rimmel Lasting Finish. Ja już go używałam i pokazywałam go w innych tutorialach, tylko miałam kolor 100 Ivory, ponieważ teraz jestem opalona, a tutaj akurat mam 200, to jest soft beige. Zobaczymy, czy będzie ok, jak nie, to najwyżej się troszeczkę przybrązowię. Tak wygląda kolor i użyję Beauty Blendera do nałożenia tego podkładu. Wiecie co, ciężko mi stwierdzić teraz, czy kolor jest ok. Myślę, że mógłby być trochę ciemniejszy, ale tak jak widzicie, moje ciało jest w innym kolorze, moja szyja jest w innym kolorze, a najmniej opalona jest twarz, także i tak ciężko to wszystko pogodzić. Wydaje mi się, że będzie ok, się troszeczkę przybrązowie. Tragedii nie, może nie jest to idealne dopasowanie, ale wydaje mi się, że tragedii nie ma. Pod oczy użyję tego korektora z Maybelline. Jak widzicie, całkiem sporo go już zużyłam. To jest, kurczę, ja go kupowałam w Niemczech, to jest Instant Anti-Age Effect. Ja mam go w kolorze 03 Fair. On jest bardzo popularny na amerykańskim YouTubie i też w ogóle często go widzę, ale z tego co kojarzę, to on nie wszedł do Polski, ale widziałam go, czasami się pojawia na kosmetykach z Ameryki, więc tam możecie go czasem znaleźć w tej wersji właśnie amerykańskiej. Bardzo fajny i bardzo taki przyzwoicie kryjący korektor. Teraz wyglądam jak Pocahontas. I Beauty Blender. Ponieważ ten korektor jest jasny i taki delikatnie rozświetlający, to żeby zakryć jakieś przebarwienia na twarzy, użyję Studio Fix z MAC-a w kolorze NC15. Po prostu palcem. Mam kilka takich małych niedoskonałości, które mi przebijają. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że w tym upale Wasza skóra nagle źle reaguje i pojawiają się wypryski, i ja z kim bym nie rozmawiała, czy nieważne w jakim wieku, czy to są mężczyźni, czy kobiety, to wszyscy mówią, że kurczę, nigdy nie miałem problemów z cerą, a w tych upałach nagle jakieś pryszcze mi się pojawiają, już chyba jest tak gorąco, że nawet nasze skóry nie wytrzymują. Czas na puder i to będzie MAC Studio Fix w kolorze NC15 i pędzel z Real Techniques Expert Face Brush. Ponieważ troszkę tutaj jestem biała teraz, użyję tej takiej kostki brązującej, bo ja bym tego nie nazwała brązerem, to jest taki bardziej beauty powder, który dodaje... Ja już Wam opowiadam o tym, jeżeli macie za jasny podkład, nie chcecie brązera, nie chcecie konturowania, ale chcecie sobie ocieplić tą twarz, to się świetnie do tego nadaje. I właśnie użyję tego produktu z NYC Sun and Bronze w kolorze 703 Hamptons Radiance i Real Techniques Multitask Brush. Żeby jeszcze troszeczkę się przybrązowić, użyję Bahama Mama z theBalm i pędzla Hakuro H55. No już troszkę się roztapiam. Teraz użyję palety, to jest Makeup Revolution Ultra Blush Palette w kolorze Sugar and Spice. I pomieszam te dwa kolory, ten taki bardziej, to jest trochę bardziej jak koralista, a ten jest trochę taki brudny, taki blueberry, nie wiem jak to nazwać. I teraz czas na Mary Lou i pędzel Real Techniques, tak samo setting brush. Oczu. Chciałam Wam zrobić w tym makijażu porównanie, bo wiecie, że używam tej bazy z MAC-a, to jest Paint Pot Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot z MAC-a, ale teraz Maybelline wypuściło coś takiego, to się nazywa Color Tattoo i ja mam tutaj kolor, to się nazywa Color Tattoo Creamy Mattes. Ja mam krem de nude 93 i to wygląda bardzo podobnie jak ten MAC. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, kolor jest praktycznie identyczny, może delikatnie się różnią. To jest Maybelline, to jest MAC. I chciałam to przetestować w tym filmie, bo może to będzie jakiś fajny zamiennik. I wiecie co, zrobię tak, że nie. Najpierw na lewe oko nałożę to Maybelline Color Tattoo. Jest bardzo faktycznie kryjący i kremowy. I teraz na drugie oko nałożę MAC-a. Wiecie co, produkty mi się wydają bardzo, bardzo podobne. Delikatnie może się mogą różnić odcieniem. MAC jest chyba trochę bardziej żółty. I chyba delikatnie bardziej kremowy i lepiej się rozprowadza, ale to jest minimalna różnica. Na oczach chyba tego w ogóle nie widać. Więc tak, być może jak przetestuję, to dam Wam znać, czy fajnie się na tym cieniu utrzymują, czy to w ogóle daje radę. Ale no tak na pierwszy rzut oka wygląda to na fajny zamiennik. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Użyję do tego pędzla z EcoTools. Teraz użyję takiego ciemnobrązowego cienia, też z Bourjois numer 54 i pędzelka z Real Techniques Shading Brush, żeby sobie podkreślić tutaj załamanie. Ulubiona czekoladka i użyję pędzla Deluxe Crease Brush i tego jasnego różu do roztarcia. I teraz wezmę sobie taki ciemny brąz, dosyć chłodny z Bourjois, to jest kolor 74 i Accent Brush, taki śmieszny, malutki pędzelek. I nałożę go tutaj w kąciku. I ten jaśniejszy brąz nałożę jeszcze na dolną linię rzęs. Na linię wodną użyję jeszcze kredkę z Catrice. To jest eyebrow lifter, ale ja jej używam. Na linię wodną jest ok. Teraz użyję takiego cienia z L'Oreal. To jest Infallible w kolorze 405 Pink Sapphire. I on jest taki różowy, miedziany. Dziwny ma ten kolor. Najlepiej go nakładać palcem po prostu, żeby uzyskać jak najlepsze krycie. No wiecie, najbardziej, żeby go było widać. Jak widzicie, on wygląda trochę jak taki pigment, bardzo ładnie robi taką taflę i odbija światło. I dodam do niego jeszcze Natural Flirt z MAC. I jeszcze dodam kreskę eyelinerem z MAC-a Black Track Fluid Line i użyję do tego pędzelka Kozłowski EB504 i wytuszuję rzęsy Maybelline Sensational. Ok, oczy mamy skończone. Teraz konturówka z MAC-a Edge to Edge. Na to nałożę pomadkę z Rimmela Kate w kolorze 16. To jest taki różowo-koralowy kolor. Różowo-koralowy kolor. Trudne do powiedzenia. Ale bardzo ładnie się zgrywa z tą konturówką. Bardzo ładny kolor pomadki, szczególnie na lato. I na to jeszcze nałożę błyszczyk delikatnie z Mary Kay w kolorze Coral Rose. Też taki różowo-koralowy. Ok, a więc tak wygląda skończony makijaż. Zanim się z Wami jeszcze pożegnam, chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. I dajcie mi proszę znać, na paznokciach mam Sally Hansen, to jest Complete Salon Manicure w kolorze 550 All Fired Up. Bardzo ładny kolor, bardzo fajnie wygląda. Ma bardzo fajny, szeroki pędzel. Niektórzy tego nie lubią, i strasznie się leje, ale jest dosyć kryjący. Tyle, że powiem Wam, że on mi się, pewnie widzieliście, jak Wam pokazywałam zbliżenia produktów, że bardzo mi się ściera na końcówkach i nie jest jakiś, nie mogę też powiedzieć, że jest jakiś mega nietrwały i od razu mi się ściera, ale jakoś nie powaliła mnie ta jakość tego lakieru. Być może to ten kolor, ale na pewno jest bardzo ładny, bardzo go lubię i teraz na lato, bo to jest taka żywa czerwień. I od razu Wam jeszcze pokażę, też ostatnio używałam lakieru Essie, to jest Jump in my Jumpsuit. Pokaż się ładnie. I to jest raczej taka wiśniowa czerwień, na pewno bardziej jesienna. I tak jak zawsze lubiłam lakier Essie, to ten się okazał taki sobie. Szkoda, bo fajny kolor, taki wiecie, jesienny albo bożonarodzeniowy. No i wiecie, chyba wrócę, zobaczcie, tyle czasu już maluję paznokcie i dopiero tutaj jestem. Glastonbury, Rimmel, najlepszy. I Wy też mi piszecie, że kupiłyście te lakiery, jesteście zadowoleni z jakości, więc to nie jest tak, że tylko na moich paznokciach, ale u wielu dziewczyn to działa. Na pewno nie u każdego, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiele dziewczyn było zadowolonych. Więc taki jest dzisiaj mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja wracam do mojej kawy, która teraz już na pewno jest ciepła. No i uciekam. Lista produktów będzie na dole. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Nie ciepło, tylko chłodno, bo jest mega gorąco. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa, pa. Zobaczcie, no pokaż to.